Da, pentru un salariu bun în vânt, sufletul. Ladies and gentlemen, the same instructor attention to the coming crisis demonstrates the interest of the sector so that in the unlikely event of emergency, you will be prepared and know what to do. Please remove your earphones and electronic devices to be able to dedicate full attention and focus instruction. Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi na personel pokładowy, który zapozna Państwa z wyposażeniem awaryjnym znajdującym się na pokładzie, tak aby w mało prawdopodobnej sytuacji awaryjnej byli Państwo przygotowani, wiedzieli jak postępować. Prosimy o zdjęcie słuchawek, wyłączenie urządzeń elektronicznych oraz skupienie się na instrukcjach przekazywanych przez załogę. The emergency exit to mark of exit signs, wyjście awaryjne są oznaczone znakami exit. On this aircraft, a total of 8 emergency exit, w samolocie jest 8 wyjść awaryjnych. To exit arena front, po wyjścia przedniej części kabiny. Four exits are in a cabin in front and behind the wings. Cztery wyjścia w środkowej części kabiny przed i za skrzydłami. And two exits are in the rear. Dwa wyjścia w tylnej części samolotu. In the event of evacuation, it is important to leave your luggage and follow the floor path marking, which will guide you to the emergency exits. W przypadku ewakuacji należy zostawić bagaż w kabinie i kierować się oznaczeniami na podłodze, które prowadzą do wyjścia awaryjnego. Please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind it may be behind you. Prosimy rozejrzeć się, znaleźć najbliższe wyjście, może znajdować się ono za Państwem. Now we are going to show you how to use the seatbelt. Teraz pokażemy Państwu, jak używać pasów bezpieczeństwa. To fasten your seatbelt, push the arms together and tuck in by pulling the loose end. To unfasten and lift up the buckle. Aby zapiąć pasażer, złączyć obie jego części, następnie zacisnąć go, pociągając za jego koniec, aby rozpiąć pasażer, podnieść pokrywę klamrę. Now we are going to show you how to use the oxygen mask and how to put on the life vest. Teraz pokażę Państwu, jak używać masek tlenowych i założyć kamizelkę ratunkową. The oxygen mask to locate na panel. Sprawia head maski tlenowe znajdują się w panelach nad fodelami. In case of loss of cabin pressure, the oxygen mask automatically release. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie. When release, podnieś mask to disconnect the flow of oxygen. Należy chwycić najbliższą maskę, pociągając do siebie, aktywnić przepływ tlenu. Before putting oxygen mask, remove your face mask. Przed założeniem maski tlenowej należy zdjąć maskę medyczną. Place the mask over nose and mouth. Secure strap and breathe. Normalnie maskę należy założyć w taki sposób, by zakrywała nos i usta. Elastyczną taśmę założyć do głowy i oddychać normalnie. After putting on your own mask, please help anyone next to whom needs your assistance. Po założeniu maski prosimy o pomoc innym, którzy mogą tego potrzebować. Your labels is located under your seat in a seatbag. Kamizelka ratunkowa znajduje się w zamkniętym opakowaniu pod fotelem. Do not remove it unless otherwise instructed. Należy obowiązku na wyraźne polecenie załogi pokładowej. Remove the labels from the pouch and pull it over your head. Wyjmij kamizelkę z opakowania, a następnie załóż przez głowę. Attach the strap to the hook in front. Informacje o bezpieczeństwie w samolocie, a także jego wyposażeniu awaryjnym. Thank you, cabin crew. Dziękuję, załodze. Ladies and gentlemen, you may now continue using your electronic devices in flight mode only. In case your device does not have a flight mode, it should be switched off now and remain switched off for the duration of the flight. Laptops and any other electronic devices should be safely stored for take-off landing and always on your seatbelt sign is on. Charging electronic devices on board is forbidden. Should you have any problem with your device, please immediately advise the cabin crew. Thank you. Szanowni Państwo, w tej chwili można korzystać z urządzeń elektronicznych wyłącznie w trybie samolotowym. Jeżeli urządzenie nie ma trybu samolotowego, należy je teraz wyłączyć i nie włączać go przez cały czas trwania lotu. Laptop oraz inne większe urządzenia elektroniczne należy odłożyć i zabezpieczyć podczas startu lądowania i kiedy włączona zostaje sygnalizacja zapięcia pasy. Ładowanie urządzeń elektronicznych na pokładzie samolotu jest zabronione, a jeżeli zauważą Państwo jakiś problem z urządzeniem, prosimy natychmiastowy kontakt załogą, dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnego lotu.
na Bikurteko.
difficulties you have reached on the face of Fortuna. Zanie półek, aby uniknąć uratu. Palenie i korzystanie z papierosów jest zabronione. Nasze toalety wyposażone są w czynniki demon. Wezwanie załóg znajdą Państwo stanęło nad fotelami. Jeśli potrzebują Państwo pomocy, proszę o kontakt z nami. Dziękujemy. Kapitan Bob,
wyłączyła sygnalizację zapięcia pasów, ponieważ wkrótce będziemy lądować. Bardzo Państwa prosimy o powrót na miejsce, zapięcie pasów bezpieczeństwa, złożenie stolików, opuszczenie podłokietników oraz odsłonięcie zasłonek okiennych. Prosimy o pomoc o zapoznanie się z kartą bezpieczeństwa oraz informujemy, iż w przypadku niespodziewanej ewakuacji cały Państwa bagaż podręczny musi pozostać na pokładzie samolotu. Prosimy również o ponowne umieszczenie Państwa bagaży pod pozorami lub w półkach nad Państwem, a palenie jest wciąż zabronione. Dziękujemy.
Sanjan Vakotunenska called to work at time 6 p.m. for your own safety. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is switched off. Please open your head compartments carefully and check the seat pockets in front of you or any personal belongings that you may have brought with you. Thank you for complying with non-smoking policy. Let us remind you that smoking is permitted only at designated smoking areas outside of the terminal building. Please keep electronic devices in flight mode. Okay, we open the main doors. Captain and anti-crew, thank you for flying Quizzer. We hope you enjoyed the flight with us and we look forward to having you aboard again soon. So we wish you a very pleasant stay in Poland and for those of you near the journey, we'd like to welcome you home. Thank you and goodbye. Szanowni Państwo, witamy na lotnisku w Gdańsku, gdzie jest godzina 18 czasu lokalnego dla Państwa bezpieczeństwa. Prosimy jeszcze o pozostanie na miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu wyłączenia sygnalizacji zapięć pasy. Prosimy o ostrożne otwieranie półek oraz sprawdzenie kieszeni fotela, tak aby nie pozostawili Państwo żadnych przedmiotów osobistych. Przypominamy, że palenie dozwolone jest jedynie specjalnie do tego w wyznaczonych strefach na terenie hali przylotów. Prosimy również o pozostawienie Państwa urządzeń elektronicznych w trybie samolotowym do momentu otwarcia drzwi głównych. Kapitan wraz z całą załogą. Dziękuję Państwu za lot. Wizer, mamy nadzieję gościć Państwa ponownie na pokładach naszych samolotów. Życzyłem przyjemnego pobytu w Polsce. Tych z Państwa, którzy wracają z podróży, chcielibyśmy serdecznie przywitać w domu. Dziękuję. Do następnego razu.
Gdańsk Sowa przez Gdańsk Rędwiechową wjedzie na tor drugi. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Gdańsk-Sowa przez Gdańsk Rędwiechową wjedzie na tor drugi. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu.